Dzień dobry, witajcie w kolejnym makijażowym odcinku. Kilka spraw nie dawało mi spokoju, więc postanowiłam przetestować kolejną wersję z marki Eveline Cosmetics i te dziewiątki. To jest chłodniejsza i ciemniejsza wersja paletki, która mi się w ostatnim filmie nie sprawdziła. Za to sprawdziło mi się trio do konturowania z marki Claressa, to cieplejsze. Więc tym razem sprawdzę sobie tą chłodniejszą wersję. Będzie również podkład z Claressy 2 w 1, taki maluszek, ale ma zapewnić ponoć niesamowite krycie. No i H&M Cosmetics wypuścił też fajną paletkę do konturowania i tutaj ten chłodny brąz bardzo mnie interesuje, więc dzisiaj trochę nowości z polskiego rynku. Zapraszam, zaczynamy! Dobra, jedziemy z makijażem. Brwi już mam zrobione, ogarnięte. To jest trio H&M Lamination Brow Gel, kredka Dark Brown z Vibo Cosmetics i oczywiście NYX Lift and Snatch w odcieniu Ash Brow. To są moje ulubione kosmetyki do podkreślania brwi w ostatnich miesiącach. Idziemy z makijażem oczu. Pisałyście w komentarzach, że to, że źle pracowało mi się z tą poprzednią wersją paletki, może wynikać z nieodpowiedniej techniki. Ja tą techniką pracuję od lat. I bardzo rzadko zdarza się, żeby cienie aż no, takie psikusy potrafiły robić, więc dzisiaj zmienię technikę. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nałożę bazę pod cienie. Z bazą naprawdę pracuję bardzo, bardzo rzadko. Mam tutaj Urban Decay, taką chyba najbardziej klasyczną, to jest Primer Potion. I to jest też baza, która ma odcień. Czyli oprócz tego, że będzie działała jako baza, no to jeszcze tutaj zakryje mi zasinienia. I jest ona bardzo, bardzo kryjąca. Oczywiście nałożyłam za dużo. Już dawno nie używałam tej bazy. Zapomniałam, jakie ma krycie. Ale okej, jakoś sobie tutaj to rozklepię. Przygotowałam też swoje ulubione pędzelki do makijażu, żeby już naprawdę nie było na co winy zwalić. To jest i Uno, i Hulu P66. To są pędzelki do blendowania i do nakładania ciemniejszych cieni. I zacznę od matowego beżu. No to jest odcień, który tutaj o wiele bardziej mi się podoba niż w tej poprzedniej wersji. Tamten był taki bardzo, bardzo bananowy. Ten jest zdecydowanie takim neutralnym odcieniem. I on wyląduje tu pod łuk brwiowy. No, pigmentację ma ładną. Może być troszeczkę za jasny, bo jestem wysmarowana samoopalaczem i moja skóra jest troszeczkę bardziej dzisiaj pomarańczowa, ale i tak uważam, że jest to bardzo ładny, neutralny odcień do rozświetlania, ale w paletce jest troszeczkę ciemniejszy, więc jego też zaaplikuję. No, tutaj za wiele się nie zmieni. No i teraz, słuchajcie, pędzelek płaski i zmieniam kolejność, czyli zacznę od tego najciemniejszego. Nie będę nakładała tych pośrednich odcieni, budowała kształtu oka i budowała tym samym kolejną warstwę pudrowości, tylko od razu przejdę do nakładania tego ciemnego cienia na lekką warstwę bazy. No, myślałam, że to jest brąz, a na pędzelku on wygląda jak szarość. Potrzepię. No tak, zdecydowanie jest to szarość. No, przykleja się ładnie, zobaczymy co z blendowaniem. Teraz odrobinę odcienia przejściowego. Widzicie, robię to w takim kształcie. Tak jakby się troszkę wytracał tutaj w miejscu, gdzie go blenduję, ten ciemny cień. Wytraca się prawie zupełnie. To jest właśnie to, co widziałam w tej poprzedniej paletce, czyli one bardzo, bardzo lekko leżą na powiece. Wystarczy mu śnięcie i one znikają przy blendowaniu. Widzicie to? On się zupełnie wytraca. Jeszcze dołożę. Ale dzisiaj będzie tylko jedno podejście, już nie będę zmazywała makijażu. Ja w dalszym ciągu nie jestem przekonana. Kolejny raz dołożę, bo tutaj widzę, że znowu się wytracił. A blenduję na samej granicy tutaj nałożonego ciemnego cienia, tak żeby nie dotknąć samego zewnętrznego kącika, tylko sama granica.
i mała precyzyjna kuleczka 207 Boho Pastel Vibes. Spróbuję nałożyć ten najciemniejszy cień, ten tutaj. W tamtej poprzedniej paletce ten odcień, w sensie ten najciemniejszy, sprawi mi najwięcej problemu. On się tutaj kolorystycznie nie różni od tego, jest tylko bardziej nasycony. No ale przyciemnia. No tutaj widzę plamę. Troszkę porozcieram jeszcze tym jaśniejszym. W dalszym ciągu, wiecie, uważam, że to nie jest najłatwiejsza formuła do pracy. Te cienie są dość suche i no nie są takie intuicyjne. I dla porównania, w ostatnim odcinku na kanale z ulubieńcami włosowymi między innymi i sposobami na przeziębienie miałam makijaż ciepły wykonany tą paletą również z Avalanche Cosmetics Charming Mocha. Jest to jedna z moich ulubionych palet tej marki. Te cienie są jedwabiste, są miękkie, są świetnie napigmentowane, praca jest intuicyjna, łatwa i przyjemna. Naprawdę makijaże tworzą się w minuty, no dosłownie w 3 minuty jesteście w stanie zrobić pięknie rozblendowany makijaż. Tak tutaj ta sucha, ciężka formuła, lekko leżące cienie na powiece, no kompletnie do mnie nie przemawia. Ale skończyły mi się możliwości blendowania, więc teraz może coś z błysków. Znowu, tak jak w poprzedniej wersji, mamy 3 błyski. I znowu odrobinę glitter primera. Zacznę od tego ciemniejszego. Nie wiem, jak nazwać ten kolor. W opakowaniu wygląda jak taka połyskująca delikatnie śliwka pomieszana z fioletem. Na palcu znowu jest to kolor srebrzysty. Okej, błyski w tych paletach są w porządku. Szczególnie jak nałożycie jakąś klejącą bazę pod spód. I ten jaśniejszy różowy od wewnątrz. No i poprawię jeszcze tym ciemnym, bo widzę, że znowu się troszeczkę wytracił. Wystarczy, że dotknę i ten kolor po prostu umyka. Na pewno te cienie się nie sypią, więc tutaj spory plus, bo pracuję naprawdę z ciemnym cieniem. Może nie będzie to moja ulubiona wersja kolorystyczna palety. I tak wygląda skończone cieniowanie na górnej powiece. Te odcienie, słuchajcie, wyblendowały się do takiej brudnej szarości. Ale wiadomo, kreska potrafi wiele ukryć i uratować makijaż, więc zrobię sobie kreseczkę linerem z Claresy. No dobrze, zrobiłam kreski, przykleiłam też kilka kępek z klawiera V-Shape 12 i Ibre, te gęściejsze w odcieniu, w długości 0,7, więc te dwa modele. Tutaj z Ibrą mam tylko taki delikatny problem, że jak widzicie, tu są pozostałości kępek, których nie udało mi się wykorzystać, bo są tak mocno przyklejone do paska, że w momencie, kiedy chcę je oderwać, odchodzi tylko na przykład połowa albo kilka włosków zostaje. Więc ten klej przy pasku mocującym jest naprawdę bardzo, bardzo silny. Tutaj zdecydowanie w klawierze ten pasek delikatnie trzyma. Łatwiej jest tą kępkę oderwać z opakowania. Teraz jeszcze wytuszuję rzęsy Eveline Cosmetics Varieté. To jest, słuchajcie, tusz, który uważam, że jest jednym naprawdę z lepszych na rynku drogeryjnym. Dobrze, przechodzimy do podkładu. Claresa Liquid Perfection 2 w 1. I to jest korektor i podkład. 18 gram produktu, więc naprawdę mikro, mini buteleczka. No ale cena jego też nie jest wygórowana, bo ten podkład kosztuje między 14 a 20 zł w zależności od drogerii. Ja wybrałam odcień 104 Nude. Nie dlatego, że sądziłam, że będzie odpowiedni do mojej karnacji, ale dlatego, że był to jedyny odcień w drogerii w tym momencie. Dlatego też wysmarowałam się sama opalaczem w nadziei, że ten odcień się do mnie dopasuje. To jest najciemniejszy odcień z tego, co widziałam. I jeżeli chodzi o opis producenta, no to mamy tutaj. Może być stosowany zarówno jako podkład, jak i korektor. Ma lekką, płynną konsystencję, zapewnia mocne krycie, które można stopniować, dodając kolejne warstwy produktu. Wyrównuje koloryt, przykrywa niedoskonałości oraz wygładza nierówności skóry. Pozostawia na skórze aksamitne,
matowe wykończenie. Wygląda naturalnie i świeżo. Ma poręczną buteleczkę z aplikatorem w formie pipety. I tutaj moja buteleczka jest z aplikatorem w formie pompki. I widziałam, że rzeczywiście jedne odcienie mają aplikator w formie pipetki, a inne właśnie mają pompkę. I konsystencja tego produktu jest naprawdę bardzo, bardzo delikatna. To jest taka półpłynna formuła. Odcień 104 Nude jest taką ciepłą brzoskwinią. I jeśli to ma być również korektor pod oczy, no to ta formuła jest naprawdę bardzo delikatna. Bo to absolutnie nie jest podkład w postaci takiego gęściocha. Potężnie kryje. Dobrze zrobiłam, że zaaplikowałam sobie wczoraj samoopalacz. I też ładnie aplikuje się palcem. No, na pewno odcień jest ciepły. Jeszcze nie zastygł, ale rzeczywiście czuję, że jest to formuła matująca. I bardzo ładnie wtopił się w skórę. No tutaj widać tą dużą ilość pigmentu w podkładzie. Przy jednocześnie zachowanej maksymalnie lekkiej formuły. Trochę żółto. Nałożę trochę pod oczy, bo podkład zawiera również kwas hialuronowy. Niby jest formułą matującą, ale mam nadzieję, że nie ściągnie mi tutaj zanadto skóry. Nie będę go tutaj pakowała, nie wiadomo jaką ilość, ale tak po prostu, żeby zakryć pierwsze zasinienia. Myślę, że naprawdę poradził sobie doskonale, jeżeli chodzi o jakieś niedoskonałości i zaczerwienienia. Bo tutaj mam wrażenie, że rozcieram po prostu bardzo mocno skoncentrowany pigment. Jeżeli chodzi o takie, słuchajcie, pierwsze wrażenie, bez pudru, bez niczego po aplikacji, to jest naprawdę bardzo dobrze. Lekka, super rozkładająca się, bardzo ładnie blendująca się formuła o niesamowicie mocnym kryciu. To jest jedna warstwa. Jest troszeczkę za żółto, ale ja przypominam, wzięłam najciemniejszy odcień i ratuje mnie ten samoopalacz, który nałożyłam, więc korektora dołożę troszkę więcej. To jest Camo Concealer Trended Up w odcieniu 8, jeżeli pamiętam. Tak, 008. I tutaj też korektor ładnie się na tym podkładzie rozkłada. Nie pogryzły się te formuły. No, można tylko się cieszyć, że za kilkanaście złotych możemy dostać naprawdę fajnej jakości podkład. Fakt, że ta ilość jest mniejsza, bo jest 18 gram, tylko ciężko mi jest powiedzieć, jak to przeliczyć na mililitry. No, ale widać, że to jest po prostu gdzieś tam połowę mniejsze opakowanie. Tak wygląda standardowa buteleczka 30 ml i tu jest nasze 18 gram. Nałożę sobie jeszcze tutaj trochę na żuchwę. No dobra, kolorystyka trochę uratowana. Bardziej chodziło mi właśnie o sprawdzenie formuły, poziomu krycia. To jak się ten podkład utrzyma i jak się aplikuje. Więc jak zobaczyłam, że zostało tylko jedno opakowanie, to już stwierdziłam, ok, wysmaruję się samoopalaczem i zobaczymy, ale naprawdę jest ok. Dobra, i teraz przypudruję sobie Golden Rose pudrem centralną część twarzy. Podkład jest niby matujący, ale ja tego tak do końca nie widzę. On bardzo ładnie przywarł do skóry, ale nie zastyga. Ja nie mam poczucia takiego ściągnięcia, więc pod tym kątem jest naprawdę ok. Mimo wszystko puder matujący z Golden Rose. Czoło, nos i broda to są te miejsca, gdzie skóra mieszana wyświeca się najszybciej. Przynajmniej u mnie. Strefa ta dostaje mocno do wiwatu w trakcie dnia. Chociaż tutaj mogłabym zrezygnować z pudru, bo ten podkład naprawdę bardzo ładnie wygląda na policzkach. Dobra, i po przypudrowaniu ja jestem, słuchajcie, zachwycona. To jest jedna warstwa podkładu. Twarz jest tak niesamowicie dobrze przykryta. On wygląda leciutko. I wrócę na chwilę do paletki Eveline Cosmetics. Zajmę się dolną powieką. Najpierw ten cień przejściowy. Na dolnej powiece ten brąz wygląda jeszcze bardziej szaro niż na górnej.
co sprawia jeszcze bardziej smutne wrażenie, ale to też jest kwestia preferencji. Ja lubię chłodne, ale nie aż tak. Tu robi się naprawdę bardzo smutno. Dobrze, czas przejść do kontrowania i kosmetyki, które chyba mnie najbardziej interesują, czyli paletki, jedna z Hean i druga z Claresy. Zacznę od Hean i od tego najbardziej szarego odcienia. To jest taki typowy, chłodny odcień do wykonturowania, czyli wezmę sobie taki precyzyjny pędzelek, troszkę się sypię. Ten odcień nałożę tylko na jedną połowę twarzy, bo ciekawa jestem tamtego bronzera Solo. Wypada troszkę sino na to, bliżej ucha, czyli dużo się nakłada, tutaj bliżej ucha, ten ciemniejszy. Nieźle są napigmentowane, ale czy to będzie moja ulubiona paletka? Nie sądzę. Bo dość mocno wychodzi ten kolor tutaj. Teraz nabiorę tego najjaśniejszego, sypię się naprawdę dosyć mocno, ten najjaśniejszy odcień już innym pędzelkiem i postaram się to wszystko jakoś ładnie połączyć. No i zrobił się taki placek. Nie do końca mi się to podoba. Szkoda. No to teraz paletka, w której pokładam nieco większe nadzieje. I tutaj bronzer wcale nie wygląda na jakiś super chłodny. Odcień tej paletki All Cool, czyli ta pierwsza jest All Warm, z tego co pamiętam. Tak jest, All Warm, a ta jest All Cool. Tak, i formuła jest zdecydowanie mniej sypiąca się od Hean. Tak, mam wrażenie, że ładniej wchodzi na pędzel, osadza się między włoskami. I tutaj z tą formułą mamy na pewno więcej kontroli. Ona jest może mniej napigmentowana od Hean, ale właśnie dlatego jest mniejsze prawdopodobieństwo, że zrobimy sobie jakąś niekontrolowaną plamę. No tutaj zdecydowanie. Plamsko jak nic. Jest takim delikatniejszym, subtelniejszym, mniej napigmentowanym, czyli bardziej przyjaznym produktem. Dobra, jedźmy z różem. Ja ostatnio lubię róż nakładać takimi pędzlami, które mają jakby dwie warstwy włosia. Ta wyższa jest przerzedzona. To jest akurat nie pędzel Maxineczki, kolekcja burgundowa, ale mam też taki tylko ubrudzony z Sigmy. On też tutaj ma właśnie włosie o dwóch długościach i to białe jest tak właśnie troszkę przerzedzone. I takim pędzlem delikatnie nakłada się róż. Bardzo delikatnie wchodzi na pędzel. Ale już na policzek całkiem ładnie. Miałam wrażenie, że prawie nic się nie nałożyło, ale jednak ładnie widać. Fajny, mroźny odcień różu. Ja ostatnio w ogóle bardzo, bardzo chętnie sięgałam po tą paletkę ciepłą i korzystałam z różu brzoskwiniowego i z tego rozświetlacza. Naprawdę byłam super zadowolona. Teraz bardzo w trendach jest nakładanie różu tutaj aż pod łuki brwiowe i mocnym wblendowaniu tego koloru w zewnętrzne partie tutaj twarzy. Dobra, ja do tej palety na pewno wrócę. Może zmienię technikę, może zmienię pędzle. Nie wiem, coś pokombinuję, bo no nie chcę odpuścić. Ona mi się w dalszym ciągu podoba, bo podoba mi się układ kolorystyczny. Podoba mi się to, że mamy tutaj i ciepły, i chłodny odcień. Może nałożyłam za dużo, może powinnam zrobić to jakoś inaczej. Także rozświetlacz na pewno będę testowała jeszcze w innym odcinku. No ale właśnie dzisiaj chciałam nałożyć ten i sprawdzić, jak on się będzie prezentował. Mocny jest skubaniec, ale na tym policzku zdecydowanie dzieje się teraz za dużo. Jakbym przewróciła się ze schodów i starała się to zakamuflować.
Tu wygląda to lepiej. Ale już widzę, że będę mieszała sobie te paletki. Będę korzystała z bronzera z tej i z różu i z rozświetlacza z tej. Róż tutaj też mi się bardziej podoba, a rozświetlacz ładniejszy dla mnie jest w tej wersji kolorystycznej, także to będzie taki miszmasz u mnie. Znowu muszę powtórzyć, że formuła jak najbardziej jest w porządku, bo rozświetlacz też ma moc. Dobra, jesteśmy przy ustach. Ostatni element makijażu. Clarissa i Claudia Cukier Puder odcień 04 Pinkobello, czyli błyszczyk do ust. Takim cukierkowym odcieniu, różowym i chłodnym. Ja najchętniej zaaplikowałabym go na pomadkę, ale pokażę Wam, jak będzie wyglądał. Tak po prostu. Myślałam, że będzie miał mniej pigmentu, a on jest naprawdę nieźle napigmentowany. I pachnie trochę tak słodziutko. Myślałam, że nałożę pomadkę jeszcze pod spód, ale chyba to tak zostawię. Nie spodziewałam się takiego pigmentu i tak ładnie podkreślonych ust. Myślałam, że to będzie po prostu taki, wiecie, niewyraźny, budyniowy błyszczyk. Ta formuła jest naprawdę bardzo ciekawa. Tak, on mi się podoba. Claudia Cukier Puder Pinkobello. Dobra robota. Nie klei się, jest bardzo ładnie nawilżający, fajnie odbija światło, nie wylewa się, ładnie jest widoczny też na ustach. Odkrycie błyszczykowe. Dobrze, moi drodzy, i tym sposobem zakończyłam ten chłodny makijaż, więc podsumuję te kilka kosmetyków, których dzisiaj używałam. Na pewno na uwagę zasługuje podkład Claressa. Słuchajcie, mały, ale wariat, jak to mówią, między 14 a 20 zł, 18 gram produktu, ale tu mam wrażenie, że jest naprawdę skoncentrowany sam pigment zamknięty w lekkiej formule i ta ilość, którą dzisiaj nałożyłam, jest zdecydowanie za duża jak na moje potrzeby dzienne. Podkład wygląda bardzo lekko, bardzo dobrze, nie gromadzi się w zmarszczkach, nie jest widoczny. Świetnie się to aplikuje, świetnie się rozprowadza, potężne właściwości kryjące. Ja zaryzykowałam z najciemniejszym odcieniem 104 Nude i konieczna była aplikacja samoopalacza, ale jeżeli chodzi o formułę, to naprawdę jest świetnie dopracowana. Rewelacyjna pozycja w niskiej cenie. To sobie zostawię i będę używała z przyjemnością. I tak samo niesamowicie pozytywne odczucia mam co do błyszczyka Klaudii i Claressy, Claudia Cukier Puder. Dziewczyna, która tworzy na YouTubie, jest makijażystką, ma również swój własny sklep internetowy i ona stworzyła naprawdę małe cudo. Ja nie myślałam, że będę fanką a błyszczyka już po pierwszej aplikacji, w którym się naprawdę absolutnie zakocham. I formuła jest fajnie dopracowana, i to, że on się nie klei, i to, że ładnie pachnie. No i właśnie ten zaskakująco różowy, ale jakże wdzięczny odcień zyskuje moją naprawdę wielką, wielką aprobatę. Kochani, jeżeli chodzi o te dwie paletki z Claressy, no to w dalszym ciągu podtrzymuję swoje zdanie. Tutaj formuła jest naprawdę bardzo dobra i będę korzystała zarówno z tego chłodnego różu, jak i różu w tej cieplejszej wersji. Formuła róży przepięknie blendująca się, bardzo ładnie też wtapia się w skórę, jest praktycznie, wiecie, niewidoczna, w sensie takim, że nie widać takiej pudrowej konsystencji nałożonej na twarz, więc pod tym kątem naprawdę róże są świetne. Z rozświetlacza będę korzystała z tej również cieplejszej wersji. Czego nie mogę powiedzieć niestety o bronzerach z paletki H&M. Tutaj ta formuła naprawdę jest ciężka do opanowania. Bronzery są mocno napigmentowane. Ciężko mi się też je tutaj z tej strony rozblendowywało. Tutaj naprawdę widać, jakbym miała niezłego siniaka. I ten efekt podbił jeszcze chłodny rozświetlacz. Ciekawa jestem tego rozświetlacza tutaj, bo on jest takim szampańskim, dość ciekawym odcieniem. Być może problem leży w nie tej kolejności zaaplikowanych produktów. Nie skreślam tej palety, bo ona ma potencjał, być może coś mi tutaj dzisiaj nie poszło najlepiej, więc na pewno przetestuję, ale to będzie w następnym odcinku. Nie skreślam, tak jak powiedziałam, sprawdzę jeszcze. A jeżeli chodzi o ostatni kosmetyk, który dzisiaj testowałam, może nie w tej kolejności, ale ostatni, który chciałam podsumować, to jest paletka z Eveline Cosmetics, ta chłodna wersja. I na pewno pracowało mi się z nią lepiej,
niż z tą paletką. Tutaj formuły są dość podobne, te cienie są dość suche i widziałam bardzo podobną tendencję właśnie do umykania cieni z powieki. W momencie, kiedy przyłożyło się pędzel, to te najciemniejsze kolory gdzieś umykały. No ale niewątpliwie dzisiaj wyszło troszkę lepiej niż za pierwszym razem i próbą nałożenia cieni tych neutralnych. Jednak nie jest to ta kolorystyka, po którą chętnie bym sięgała w makijażach dziennych. Cały look uratował ten odcień tutaj. To jest taki delikatny róż, który odciążył nieco tą smutną szarość. Więc koniec końców makijaż nie wyszedł bardzo smutno i bardzo źle, ale jakościowo nie do końca mi znowu ta paletka przypadła do gustu, ponieważ te cienie są po prostu suche i ja nie będę z nich korzystała. Musiałam się bardzo mocno skupiać nad blendowaniem, nad tym, żeby te cienie się nie wytraciły, więc one nie są takie intuicyjne w moim odczuciu. Ale miałam jednak nadzieję, że ta paleta będzie troszeczkę bardziej neutralna, że te szarości będą miały troszkę więcej brązu w sobie. Takiego neutralnego, ale jednak brązu. Tutaj te szarości wytracają się do takiego brudno-szarego właśnie odcienia, szczególnie po wyblendowaniu. Jest to moje subiektywne zdanie. Pytałyście o moją opinię, więc tak to się prezentuje. Ja nie będę fanką zarówno tej formuły, jak i kolorystyki tej paletki Take Me On. Kochani, kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas. Mam nadzieję, że znalazłyście coś tutaj ciekawego dla siebie, albo że na przykład od zakupu któryś kosmetyków Was odwiodłam. Kończę na dzisiaj. Widzimy się oczywiście za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia.